Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W ostatnim tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies obniżył się. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony spadki w grupie metali bazowych, surowców energetycznych oraz rolnych, a z drugiej strony wzrosty w grupie metali szlachetnych. Na giełdzie londyńskiej wśród metali bazowych przeważały spadki. Jedynie ceny ołowiu wzrosły. Najsilniej obniżyły się ceny cyny oraz niklu. Miedź solidnie spadła. Na giełdzie szanghajskiej większość metali straciła, ale nieznacznie. Wśród metali szlachetnych mieliśmy do czynienia wyłącznie ze wzrostami. Tym razem najsilniej wzrosły ceny srebra, a najmniej platyny. Złoto umiarkowanie zyskało. W grupie surowców energetycznych mieliśmy do czynienia głównie ze spadkami. Ceny ropy naftowej zachowały się mieszanie, natomiast węgla energetycznego w większości obniżyły się. Wśród surowców rolnych na giełdzie chicagowskiej dominowały spadki. Na giełdzie paryskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy spadły. Ceny faktur surowców sypkich mierzone indeksem Bati DAI umiarkowanie wzrosły. Na poziom indeksu złożyły się wzrosty wszystkich subindeksów. Z kolei ceny faktur surowców płynnych mierzone indeksem Clean Tax po wcześniejszych spadkach odbiły. Miedź na giełdzie londyńskiej spadła i ukształtowała się na poziomie około 5600 dolarów za tonę. Na zachowanie się cen miedzi oraz innych metali bazowych miały wpływy napływające dane makroekonomiczne, obawy o globalną recesję indukowaną wojną handlową pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi oraz dalszą jej eskalacją. Chiny w adwecie ogłosiły wprowadzenie ceł na import amerykańskich produktów od września. Cła będą obejmować surowce energetyczne oraz rolne. Natomiast Donald Trump zagroził, że może użyć specjalnej władzy, aby zmusić spółki amerykańskie do wycofania swojej produkcji z Chin. Ta eskalacja wprowadziła na rynek więcej nerwowości. Ze Stanów Zjednoczonych dane makroekonomiczne były mieszane. Sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym w lipcu przyniosła pozytywne zaskoczenie. Natomiast sprzedaż domów na rynku pierwotnym była słaba, zdecydowanie poniżej i tak niskich oczekiwań rynkowych. Dane z rynku nieruchomości wskazują, że spowolnienie postępuje, a obawy o recesję są uzasadnione. Wstępne wskaźniki koniunktury PMI w sektorze przemysłu oraz usług za sierpień obniżyły się. Dla przemysłu już jest poniżej poziomu recesyjnego, co jest zgodne z odczytami indeksu ISM. Ze strefy euro wstępne wskaźniki koniunktury PMI w sektorze przemysłu oraz usług za sierpień były nieco lepsze niż rynek się spodziewał, natomiast nastroje konsumentów nadal są słabe. Inflacja konsumencka dalej obniża się. Danych makroekonomicznych z państwa środka nie było. W zeszłym tygodniu zostały opublikowane dane dotyczące rynku miedzi. Po pierwszych 5 miesiącach deficyt na rynku miedzi pogłębił się do 190 tysięcy ton. Produkcja miedzi rafinowanej spadła o 1% rok do roku, a popyt pozostał praktycznie na tym samym poziomie. Natomiast na koniec lipca zapasy miedzi na głównych giełdach towarowych wzrosły do poziomu 473 tysięcy ton, czyli o 35% więcej niż na koniec 2018 roku. Spowolnienie globalne przekłada się na popyt na miedź. Ceny złota podskoczyły do poziomu około 1525 dolarów za uncję. Przede wszystkim złotu pomaga dalsza eskalacja wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Kapitał poszukuje aktywów bezpiecznych przystani, którym jest m.in. złoto. Kurs zyskał wraz z osłabieniem się dolara amerykańskiego. Ceny ropy naftowej Brent marginalnie wzrosły do poziomu nieco ponad 59 dolarów za baryłkę. Natomiast obniżyła się cena ropy naftowej WTI. Ceną ropy ciążą przede wszystkim obawy o globalny wzrost gospodarczy. Z danych makroekonomicznych wyłania się obraz spowalniającej gospodarki i jednocześnie słabnącego popytu na paliwa oraz ropę naftową. Na początku tygodnia ceny ropy wyraźnie podskoczyły w reakcji na atak jemeńskich separatystów na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Później dane o zapasach całej ropy za oceanem przyniosły zaskoczenie, to znaczy zapasy obniżyły się bardziej niż rynek się spodziewał. Natomiast silniej wzrosły zapasy gotowych paliw. OPEC opublikował raport analityczny, w którym obniżył prognozy wzrostu popytu na ropę. Raport ponadto wskazuje na stan nadwyżki na rynku ropy w 2020 roku. Zgodność cięcia wydobycia ropy przez OPEC Plus wyniosła w lipcu na poziomie 159%, czyli ponad 1,9 miliona baryłek dziennie. Dla przypomnienia, cięcie wydobycia zostało ustalone na poziomie 1 200 000 baryłek dziennie. Główną przyczyną wyższego wykonania są sankcje na Iran oraz Wenezuelę. Utrzymuje się napięcie związane z Iranem. Irański tankowiec opuścił Gibraltar, a ropa została sprzedana nieznanemu nabywcy. Prezydent Iranu zagroził Stanom Zjednoczonym, że jeśli eksport ropy irańskiej spadnie do zera, to międzynarodowe szlaki morskie przestaną być bezpieczne. Dziękuję za uwagę, mówił Artur Płuska, strateg PKO Banku Polskiego.